Bardzo serdecznie wszystkich witam. Ksiądz Robert to wspaniale i ciepło, i obiecująco, ale też trochę dramatycznie nam przedstawia. Nie mam zamiaru tego dramatyzmu umniejszać, tylko może zrobię to w sposób taki żydowski. Mianowicie wiadomo, że żeby zostać rabinem, to trzeba być w ogóle urodzonym do tego. Po drugie, uczyć się od dojrzałego rabina przez wiele, wiele lat. No i wreszcie można by zasłużyć na taki tytuł właśnie rabbi. I taki młody adept właśnie obserwuje, jak to przychodzą do tego już dojrzałego, poważnego rabina ludzie i stawiają różnego rodzaju pytania, przedstawiają konflikty. No i tak też jest pewnego razu, że przychodzi mąż z żoną. Najpierw ona nadaje na niego pod jego nieobecność wobec rabina. I na końcu tej wielkiej tyrady, tej kobiety, rabbi mówi: masz, kobieto, rację. Przychodzi mężczyzna i też ma swoje żale i swoje gnioty życiowe. I to jest też bardzo ciężkiego kalibru sprawy. I rabbi mówi: i ty też masz rację. Wszystkiego tego słucha ten młody, który się uczy dopiero na rabina. I prostolinijnie mówi: rabbi, przecież ty powiedziałeś, że ona ma rację i on ma rację? Jak to jest możliwe? Mówi: synu, mówi, ty też masz rację. Może się okazać, że w bardzo różny sposób, chcę do tego doprowadzić, będziemy przeżywać tą drogę synodalną i bardzo, ale to bardzo różne mogą być odczytania, przeżycia, owoce tych naszych spotkań w tych grupach, które będziecie animować, gromadzić najpierw, wraz z nimi słuchać głosu Ducha Świętego. Więc nie ma się co niepokoić. Ja bym to taką historią, bym powiedział, potwierdził to, co ksiądz Robert nam tak obiecująco przedstawił. Zacznę od tego, że faktycznie jest tak, że wielu ludzi mówi, że nie wie, może i nie wie. Wielu mówi, że jeszcze więcej ludzi nie wie, o co chodzi i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że kiedy będziemy i czytać, i słuchać, i z tej strony, i z drugiej strony, to będziemy się przybliżać jak do jakiejś prawdy biblijnej, w której nie ma takiego greckiego myślenia, gdzie jest definicja, gdzie jest jakaś kategoria nadrzędna, takie uwarunkowania, które sprawiają, że to jest właśnie to niepowtarzalne, z takiej bardziej kategorii powszechnej, tylko zbliżamy się do prawdy tak, chyba to się nazywa asymptotycznie. Czyli tak trochę, trochę, ale tak naprawdę tej prawdy nie uchwycimy i pewnie będziemy próbowali każdy w tym swoim kręgu wsłuchać się i to będzie pewnie za każdym razem takie wsłuchanie, na jakie nas stać i na jakie stać tych, którzy będą uczestniczyli w tych naszych grupach. Taką mamy rzeczywistość. Pewnie mieliśmy okazję słuchać albo czytać może też ten list, który napisałem, w którym starałem się w sposób taki biblijny przybliżyć tą rzeczywistość synodu poprzez ten model, przykład, arcyprzykład, jakim jest tak zwany Sobór Jerozolimski, czy też Synod Jerozolimski około 50 roku, którego nawiasem mówiąc, jak krytyczni bibliści mówią, mogło nigdy nie być. Tylko jest to konstrukt pewien literacki, ale tak fajnie, żeby dał dobre pouczenie. Natomiast jak czyta się Dzieje Apostolskie, to mamy cały szereg kolejnych wydarzeń, które moglibyśmy powiedzieć, to jest też przejaw drogi synodalnej. Przez całe Dzieje Apostolskie, Kościół Apostolski, gdzie żyją apostołowie, uczniowie Jezusa, wciąż przeżywa tą synodalność, czyli wspólnotę, rozeznawanie, kroczenie naprzód, głoszenie Ewangelii. I pierwszy taki przejaw tej synodalności Kościoła Apostołów to jest wydarzenie, które nazywamy, czy możemy nazwać, dobranie do 11, którzy zostali, 12 apostoła w miejsce Judasza. To jest pierwszy tekst pierwszego rozdziału od 15 do 26 wersetu, w którym ma wszystko to, o czym papież mówi, czy też komisja teologiczna, co można nazwać właśnie tym kroczeniem, tym spotkaniem, tym słuchaniem Ducha Świętego w ramach tej drogi synodalnej.
Trzeba od razu zacząć, że to pierwsze spotkanie i pierwszy ten krok na drodze synodalnej Kościoła jest wstydliwe, jest trudne dla Kościoła, jest bolesne. Mogłoby się nawet stać początkiem końca Kościoła. Dlatego, że uczniowie Jezusa muszą zmierzyć się z bardzo wielką kompromitacją, która dotyczy najbliższego kręgu uczniów Jezusa, najbliższego, dotyczy samego Jezusa, dotyczy jednego z apostołów. I w oczach mieszkańców Jerozolimy apostołowie, no właściwie są zakwestionowani, czy oni mogą być rzeczywiście głosicielami nowej religii, takiej, która sprzeciwia się tej religii, z której wyrośli. Dalej w niej tkwią, w judaizmie. Judasz kompromituje wszystkich apostołów, ich mistrza. Stanowili przecież są tą wspólnotę, nawet wspólnotę majątkową. Judasz trzyma kasę wszystkich apostołów. Można by sobie nawet wyobrazić tytuły w stylu nagłówków współczesnych gazet czy portali. Na przykład jeden z najbliższych współpracowników Jezusa, który odpowiadał za finanse, okazał się zdrajcą. Z pytajnikiem, czy nikt nie przeczuwał zdrady? Można by było nawet dać taki tytuł: skompromitowane pierwsze seminarium, a przede wszystkim jego rektor, Jezus. No bo takiego rezultatu trudno szukać. Czy nikt nie przeczuwał zdrady? Co z pieniędzmi, którymi działalność Jezusa wspierało kilka prominentnych kobiet? Łukasz je wymienia. Jeżeli Jezus aprobował zmarnowanie olejku na posmarowanie jego nóg, kosztującego równowartość rocznej pensji robotnika, to ta kobieta, to jakie malwersacje musiały być w gronie apostołów jeszcze inne? Można sobie stworzyć takie tytuły. Co mógł jeszcze innego uczynić Judasz, który miał niekontrolowany dostęp do wspólnotowej kasy, którą ma się być znaczna? Można powiedzieć, pierwszy episkopat totalnie skompromitowany przez Judasza. No ale możemy skończyć tą tyradę, ale można by sobie zadać pytanie, czy można marzyć o idealnej wspólnocie, jeżeli ta pierwsza, wzorcowa, modelowa dla całego chrześcijaństwa, dla Kościoła, przeżyła także taki dramat jak zdrada jednego z wybranych przez Jezusa apostołów. Tak można byłoby formułować w podobny sposób zarzuty związane z Judaszem. Przecież wiemy, że Kościół startował w bardzo trudnych sytuacji, bo samo głoszenie najważniejszej prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa od razu spotkało się z propagandą wrogą, kwestionującą tą prawdę. Żołnierze dostali pieniądze, żeby rozpowiadali, że kiedy spali, uczniowie Jezusa przyszli i wykradli ciało Jezusa. To jest ta kontrewangelia, która startuje razem z Ewangelią, którą mają głosić apostołowie. Trzeba też zauważyć, że to, co czytamy w Ewangeliach i dziejach, to wszystko jest ostatecznie napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Cokolwiek twierdzi autor natchniony, tego chciał Duch Święty. To jest jedno z najważniejszych stwierdzeń Soboru Watykańskiego II w dokumencie dogmatycznym o objawieniu Bożym. Cokolwiek twierdzi jakikolwiek z autorów natchnionych w Piśmie Świętym, tego chciał Duch Święty. To jest niesamowicie rewolucyjne zdanie. 20 wieków trzeba było niemal czekać na to. Wszystko, cokolwiek jest napisane od pierwszej do ostatniej strony Biblii. Słuchajmy się więc w ten zapis, który stanowi właśnie takie resume tego pierwszego spotkania synodalnego Kościoła. Który zapis jest na pewno pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak jak wspomniałem, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, wersety od 15 do 26. Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił.
bracia. Musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze niegodziwie zdobyte nabył ziemię i spadłszy głową w dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, także nazwano ową rolę w ich języku hakeldamach, to znaczy pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów, niech opustoszeje dom jego i niech nikt nim nie zmieszka, a urząd jego niech inny obejmie. To jest kombinacja cytatów z 69 i 109. I dalej Piotr. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus i Macieja, i tak się pomodlili. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów. Taki jest zapis. My jesteśmy zachęceni do tego, żeby to 10 stron było zapisu takiego naszego. Potem 10 będzie z całej naszej diecezji, 10 z całej Polski, 10 z kontynentu europejskiego. No i 10 być może będzie z tego zakończenia tej drogi synodalnej, która się odbędzie pod przewodnictwem papieża Franciszka. A tu jest dużo mniej. To jest zapis, jaki sporządzono, powiedzmy sobie, około 30 roku. Z tego wniosek, że jeżeli nam nie wyjdzie 10, a na przykład pół strony A4, to może wystarczyć, jak wystarczyło z tego pierwszego spotkania synodalnego. Byle to było z Ducha Świętego. Byle to było ze słuchania, z dzielenia się i z aprobaty takiej właśnie tych wszystkich zgromadzonych i słuchających. Zwróćmy uwagę na to, że biorą udział w tym synodzie bracia, czyli wierzący w Jezusa. Tak są też nazywani po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Kościół jest widzialny, działający, głoszący Ewangelię z odwagą. Jest zgromadzonych około 120 osób. To jest taka zasada, że nowa gmina powstaje z części dotychczasowej wtedy, gdy ma minimum 120 członków. To dlatego taka liczba jest. 10% stanowi episkopat pierwszy. To jest 11 apostołów, którzy zostali. Przewaga świeckich. Bardzo dużo. Ta kondycja, to możemy sobie tych zgromadzonych, możemy powiedzieć, że pewnie jest bardzo różna, ale raczej są nastroje minorowe, bo jeszcze Duch Święty nie zstąpił. Są raczej przygnębieni, bo przeżyli pierwszy kryzys wiary, taki fundamentalny dla religii. Wiemy, że pierwsze kryzysy są w zakonach od początku, pierwsze kryzysy są po pierwszej Ewangelii. Jest zwykle w każdym kraju nawrót religii pogańskiej. No i tutaj też są po tym pierwszym kryzysie, w którym widać było, że nie wierzą, że Jezus zmartwychwstał. Przychodzą po kolei kobiety, apostołowie. No i ciężko jest uwierzyć. Jezus stosuje, byśmy powiedzieli, dowody tego, że żyje. Można się Go dotknąć, a z drugiej strony to pokazuje, że ciało Jego jest nie takie jak przed śmiercią, bo wejdzie do sali mimo drzwi zamkniętych. Czekają na szczęście, bo są posłuszni Jezusowi, na tą obietnicę Ojca, czyli Ducha Świętego. Gdy On przyjdzie, stąpi na nich, napełni swoją mocą i sprawi, że staną się świadkami Jezusa aż po krańce świata. Są razem, zgodnie ze słowami Jezusa, ale nie są jednomyślni, raczej są podzieleni, nieufni. To jest ciekawe, jak kończy się najstarsza Ewangelia, czyli Ewangelia świętego Marka. To jest bardzo fatalne podsumowanie działalności Jezusa. Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie. Ona poszła i oznajmiła o tym, to tym, którzy byli z Nim.
Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. Najstarsza Ewangelia. Inny obraz jest w tych Ewangeliach, które są pisane później i ewidentnie pokazują tych wybranych przez Jezusa, którym się ukazywał w bardziej korzystnym świetle. Oczekują Ducha Świętego. Są otwarci na Jego działanie i gotowi Go słuchać. Są zebrani w jednym miejscu i trwają na modlitwie, jednomyślni w modlitwie, ażeby usłyszeć głos Ducha Świętego i wypowiedzieć, co zdaje im się, że jest z Ducha Świętego, także słuchać innych, by w ich wypowiedziach rozpoznać i wspólnie nabierać pewności, co do tej wspólnoty mówi Duch Święty. Jest z nimi Maryja oraz 11 apostołów i bracia Jezusa, na razie 11, bo dojdzie także ten 12. To jest taki stan tych, którzy się gromadzą. I tak jak można wnioskować, nie mamy ani stenogramu z tego spotkania, ani notatki służbowej, choćby bardzo skrótowej, z wypowiedzi uczestników, kto w jaki sposób zabierał głos, kto raczej dołował pod względem nastroju i perspektyw, jakie mają przed sobą. Ale nawet jeżeli były i mogły być pełne niepokoju i mogły stanowić odbicie tego, co się mówi na mieście o czy przeciw Jezusowi, Jego uczniom, co się stało z powodu Judasza, bo to wydaje się jakby być pierwszorzędny motyw tego zgromadzenia się właśnie tego pierwszego synodu, to jednak został zapisany tylko głos Piotra i został zapisany głos, który jest zawarty w Piśmie Świętym, teraz odczytanym do tego miejsca. Dwa fragmenty z psalmów. Ale przyjrzyjmy się, ucząc się w ten sposób postępowania także w naszym pójściu czy tym gromadzeniu synodalnym. Pierwszym krokiem jest uznanie, że wydarzenia związane z osobą Judasza, bo on jest powodem, zostały zapowiedziane przez Ducha Świętego w dwóch frazach zawartych w psalmie 69 i 109. To jest absolutna podstawa. Tam Duch Święty przemawiał w tych psalmach i przemawiał na tą sytuację, w której się znaleźli. Pierwszy głos Ducha Świętego jest w Piśmie Świętym. On ma absolutne pierwszeństwo przed subiektywnym słuchaniem, subiektywnym ocenianiem, chyba że to subiektywne jest obiektywizowane albo intersubiektywne, dlatego że 20 uczestników mówi, przez Ciebie mówi Duch Święty. Może się tak zdarzyć, że zgromadzeni słuchają jednego człowieka, może bardzo niepozornego, i dochodzą do wniosku, że to jest, tego nie wymyślił, a może mają inne motywacje, że trafił, o to chodzi. Jeżeli osiągniemy taką pewność we wspólnocie, że wszyscy się zgodzą, żeby to zapisać, że to jest głos Ducha Świętego w tym zgromadzeniu, to jesteśmy bardzo blisko tej pierwszej drogi synodalnej, pierwszego zgromadzenia synodu w Jerozolimie. Jeżeli idzie o Sobór Watykański II, wiemy, że zachowały się oczywiście te podpisy ojców soborowych, 2000, 3000 podpisów. Były na przykład ta konstytucja dogmatyczna o objawieniu, chyba miała tylko dwa wstrzymujące się, czy chyba kilka jeszcze przeciwnych głosów. Były przyjmowane taką przeważającą, druzgocącą przewagą. Niemal wszyscy. Bo co to jest, powiedzmy, 2, 5 czy 8 nawet na 3000? Ale mamy dokumenty z tego soboru, które są podpisane z dużo mniejszym poparciem. Na przykład o Kościele w świecie współczesnym, o stosunku do religii chrześcijańskich. Jest jasne, że arcybiskup Lefebvre, który później odłączył się od Kościoła katolickiego, nie podpisał ani jednego, ani drugiego dokumentu.
On nie był za tym. Nie był w jedności z całym episkopatem, który zgromadził się na sobór, najważniejsze zgromadzenie, jakie może być w Kościele. Teraz bardzo taka rzecz, która mnie uderzyła, kiedy czytałem ten tekst, że apostołowie podkreślają, czy Piotr podkreśla i zgromadzeni, przynależność realną do końca swoich dni Judasza do grona apostołów. Nie jest wymazany, tak jak powiedzmy sobie w Rosji sowieckiej, kiedy to jedno słynne zdjęcie Lenina z najbliższymi współpracownikami, kiedy się ukazywało co kilkanaście lat, to było inne. Wymazywano kolejnych ludzi, którzy się okazywali przeciwnikami rewolucji. Apostołowie nie wymazują tego, który zdradził Jezusa, bo on był, miał udział w naszym posługiwaniu, jest nawet sformułowane. Tylko poszedł swoją drogą w pewnym momencie. Był wybrany przez Jezusa. Zapowiedź Ducha Świętego w tych dwóch fragmentach czy frazach dwóch psalmów wskazuje, że sprawca cierpienia i śmierci niewinnego zakończył swój ród, kończy się ród. Tak jak w ikonografii czy w sztuce nie tylko sakralnej, ostatni bezdzietny potomek jakiegoś rodu jest często przedstawiany jako małe dziecko, które ma żagiew, ale skierowaną ku dołowi. Nie pozostawił po sobie potomka i jest koniec tego rodu. Kolejny ród, powiedzmy sobie, Piastów Śląskich zakończył swój żywot i koniec jest Piastów. Ten fakt podkreślam, że nie ma tutaj wymazywania, zapominania, nie? Dzieje są całe. Dzieje są całe, nie? Także i te rzeczy, które są trudne, te rzeczy, które są przejawem słabości człowieka, zdrady czy niegodziwości, to należy do dziejów zbawienia. I teraz Piotr daje propozycję, którą aprobuje znowu to zgromadzenie, które uznają, że te rady, ta propozycja, sposób postępowania jest z Ducha Świętego. Może kandydatem być w miejsce tego Judasza ktoś, kto chodził za Jezusem od chrztu w Jordanie, aż do momentu jego wniebowstąpienia. Ma wgląd w całe życie Jezusa, albo jego życie w misji, bo od chrztu się zaczyna misja Jezusa jako Mesjasza. Okazuje się, że takich rezerwowych apostołów jest tylko dwóch. Czyli tak niewielu zaczynało w porównaniu do tych tłumów, które były później. A więc z tych 120, powiedzmy sobie 11 plus 2 było tymi, którzy spełniają ten warunek. 11 już istnieje w gronie 11. I cały czas w tle jest także niesamowita świadomość z Ducha Świętego, że ta wspólnota, która powstaje, bo ta osobna gmina żydowska pod wodzą Piotra, to jest nowy lud Boży, który tak jak potomkowie Jakuba w liczbie 12 stanowią fundament Izraela, całego Izraela, tak samo 12 apostołów musi być na początku, kiedy Kościół zaczyna głosić Ewangelię. Nowy lud Boży musi mieć taki szkielet, taką konstytucję takich ludzi, którzy są u podstaw, u początków, są złączeni z Jezusem w Jego misji. Jest modlitwa, którą moglibyśmy łatwo potraktować jako magiczny zabieg. Bóg jest nazwany bardzo rzadkim tytułem znawca serc. Ten, który zna serca, jest tak tłumaczony. I ma wskazać Bóg. I umawiamy się z Bogiem, że my się modlimy, rzucamy losy i ten, którego Bóg wskaże, to z tych dwóch, którzy mają jednakowe szanse, będzie przyjęty jako wybrany przez Boga ten, którego los wskazał. Święte losy mają w tradycji biblijnej swoje miejsce i jest przyjmowane to po prostu jako przejaw zamiarów Bożych. To nie jest magia. Jeżeli się modlę i proszę, żeby Bóg dał znak i jest ten znak w taki sposób okazany, przyjmuję go jako przemówienie Boga. Przypominam, że oprócz tego przez los wskazania ze strony Boga, to cały czas w tle jest autorytet Pisma Świętego, bo stamtąd przecież wywodzi się to, kim jest lud Boży.
jakie są fundamenty tego ludu Bożego, pierwszego przymierza i nowego przymierza. Zwracam uwagę na tą jedność, jaka jest pokazywana w tym fragmencie, gdzie nie ma słów sprzeciwu, czy innych zdań, czy powiedzmy sobie odrębnego stanowiska któregokolwiek z uczestników, ale jest to, co jest upragnione przez Ducha Świętego, czyli jednomyślność, jedno rozumienie, jedne sformułowanie, na które wszyscy się zgadzają. Taki jest ten pierwszy krok Kościoła, tej jego drogi synodalnej, zanim jeszcze Kościół zaczyna jawić się wobec zgromadzonych pod wieczernikiem po zesłaniu Ducha Świętego. Mówię to jako kolejne przybliżenie tego, co działo się w początkach Kościoła i co ciągle jest dla nas takim punktem odniesienia, wręcz wzorem tego, co powinniśmy zrealizować także dzisiaj, kiedy Pan Bóg nas wzywa przez głos papieża do takiego działania. Życzę, żeby być otwartym, być konsekwentnym, wierzyć w Słowo Boże i bardzo rozeznająco wsłuchiwać się i rozpoznawać, przez kogo, w jaki sposób, jaki głos daje Duch Święty w zgromadzeniu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.